Szanowni Państwo, był zwięzły wstęp i teraz pora na zwięzłe, też zwięzłe wystąpienie otwierające. Bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie tego spotkania i za zaszczycenie mnie zaproszeniem do udziału w nim. Reprezentuję rząd, który stawia sobie w sferze gospodarczej trzy cele. Po pierwsze chcemy doprowadzić do reindustrializacji Polski, do odbudowy potencjału polskiego przemysłu. Po drugie chcemy zmienić charakter tego przemysłu i szerzej charakter polskiej gospodarki. Chcemy, żeby to była gospodarka już nie w tak dużym stopniu imitacyjna, naśladowcza, tylko żeby to była gospodarka innowacyjna. Nie chodzi o innowacyjność dla samej innowacyjności. Chodzi o poziom dobrobytu Polaków, o poziom zarobków, o poziom, skalę polskiego eksportu. To wszystko można osiągnąć tylko wtedy, kiedy rozwój naszych firm, rozwój polskiego przemysłu, rozwój polskiej gospodarki będzie w dużo większym stopniu niż do tej pory oparty o dokonania, odkrycia polskich naukowców, polskich konstruktorów czy przedsiębiorców działających w obszarze nowoczesnych technologii. Ale jest wreszcie trzeci element planów gospodarczych, czy szerzej, takich powiedziałbym planów cywilizacyjnych naszego rządu, powód, który jest być może tą najważniejszą z przyczyn, dla której tutaj jest. Tym trzecim celem jest zrównoważony rozwój Polski. Ta koncepcja, która była realizowana przez wiele poprzednich lat, nie tylko w poprzednich dwóch kadencjach, także wcześniej, koncepcja polegająca na wyłonieniu grupy lokomotyw, takich miast czy subregionów, które miały rozwijać się niezwykle dynamicznie i miały ciągnąć za sobą resztę wagonów, no ta koncepcja okazała się fałszywa. Oczywiście są lokomotywy, które mkną w tempie imponującym, tutaj najbardziej spektakularnym przykładem jest Warszawa, ale okazało się, że te lokomotywy bardzo szybko zerwały kontakt, odłączyły się od wagonów. I są duże obszary Polski, których potencjał gospodarczy, ludnościowy, kompetencyjny jest niewykorzystywany. W każdym razie niewykorzystywany tak dobrze, jak mogłoby to się dziać. Spotykamy się właśnie w jednym z takich subregionów. Północne Mazowsze to jest region, który na przemianach ostatnich kilkunastu lat, powiedzmy, weźmy ten okres od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, skorzystał w stopniu niewystarczającym. To jest region, który się charakteryzuje dużą różnorodnością gospodarczą, opiera się w dużej mierze na tradycyjnym rolnictwie. Są tutaj firmy produkujące mięso drobiowe, na czele z europejskim potentatem, czyli spółką Cedrop. Jest rozwinięta produkcja owoców miękkich i tak dalej, ale wszyscy Państwo na pewno macie poczucie, że chcielibyście więcej i że północne Mazowsze stać na coś dużo większego. Na szczęście jest to także region, w którym zaczynają rozwijać się firmy produkcyjne i logistyczne, wykorzystujące bliskość aglomeracji warszawskiej, ten ogromny potencjał, ale niewykorzystywany potencjał, jakim jest bliskość Warszawy. Znajdujemy się w imponującym miejscu. Intercars i to wielkie przedsięwzięcie, które niedawno tutaj się pojawiło, jest najlepszym dowodem na potencjał północnego Mazowsza. Ale Państwo znakomicie jesteście świadomi też barier rozwojowych. To są te bariery, o których mówi
tytuł naszej konferencji. Przede wszystkim chodzi o bariery dotyczące infrastruktury. Zaopatrzenie w energię elektryczną o większej mocy, czy w gaz ziemi, pierwszy problem. Dostęp do dróg o odpowiedniej nośności, które w miarę rozwoju firm, chociażby tej jednej firmy, ale będą następne. W miarę rozwoju firm, w miarę rozwoju ich potrzeb, no często te drogi stają się niewystarczające. Mamy do czynienia w tej części Mazowsza z niewydolnością transportu publicznego. Jest problem budowy dróg krajowych i dostępu do szlaków dróg międzynarodowych. I jest wreszcie to wielkie pytanie o Modlin, o port lotniczy. Jak Państwo wiecie, w ubiegłym tygodniu Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o budowie centralnego portu lotniczego. Ja sądzę, że to będzie port lotniczy powiązany też z takim centralnym dworcem kolejowym, stworzenie czegoś, co byłoby hubem komunikacyjnym między Europą Zachodnią a Chinami. Byłby to element tego wielkiego projektu chińskiego, czyli projektu nowego jedwabnego szlaku. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że ta decyzja nie przekreśla szans rozwojowych portu w Modlinie. Trzeba natomiast się zastanowić i pewnie to będzie jeden z elementów naszego dzisiejszego spotkania, dzisiejszej dyskusji nad tym, w jaki sposób włączyć port lotniczy w Modlinie w to wielkie przedsięwzięcie, już nie tylko gospodarcze, nie tylko infrastrukturalne, ale wręcz wielkie przedsięwzięcie cywilizacyjne, jakim będzie ten centralny port lotniczy. No i wreszcie, proszę Państwa, nieprzypadkowo jestem tutaj także jako minister nauki. Nowoczesna gospodarka rozwija się wtedy, kiedy firmy współpracują z instytutami badawczymi, ze środowiskami naukowymi. To jest okres, w którym mamy unikalną szansę na to, żeby zbudować taki pomost między gospodarką a nauką. Ja chcę Państwu podać tylko jeden przykład. Podległe mi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do roku 2020 ma do dyspozycji kilkadziesiąt miliardów złotych, które są przeznaczone właśnie na badania wdrożeniowe. Mam nadzieję, że firmy z północnego Mazowsza też będą poważnym beneficjentem tych środków. A nieprzypadkowo mówię o rozwoju nauki, czy o współpracy nauki i gospodarki, dlatego że jest szansa na to, żeby w tym regionie Mazowsza powstawały nowe na przykład parki technologiczne i żeby też jest szansa na to, że potencjał uczelni mazowieckich, przede wszystkim warszawskich, ale nie tylko, również uczelni na przykład z Płocka czy z Ciechanowa, wprząc w rozwój gospodarczy i w ten skok cywilizacyjny, na który północny Mazowsze ma szansę.